Pochwalony Jezus Chrystus, serdecznie Was witam. Od razu wołamy o Ducha, mocy Boża, ogarnij każdego z nas. Każdego, kto teraz ogląda Zoom, stąp Duchu Święty, daj siłę do życia, daj uśmiech i radość. Niech to będzie dzień Bożej obecności w naszym sercu. Ewangelia dzisiaj mówi o ziarnku gorczycy. Do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach. Małe staje się wielkie. To jest dzisiejsza Ewangelia i zapraszam, żebyśmy wzięli to sobie dzisiaj mocno do serca. Małe rzeczy, małe praktyki, małe słowa, małe gesty zmieniają wiele. Uśmiech zmienia wiele. Będziemy teraz widzieli się z naszymi bliskimi, z naszymi znajomymi, przy grobach spotkamy wiele osób. Małe gesty zmieniają wiele. Uśmiechnij się, powiedz dobre słowo, pochwal, podnieś na duchu, przypomnij jakąś dobrą historię. Wspomnij, gdy kogoś spotkasz, o dobru, którego doświadczyłeś od niego. Małe rzeczy czynią wiele. Dopiero gdy uczynimy małą rzecz, widzimy, jak to wiele może zmienić. Jak mijamy kogoś na chodniku i ktoś się do nas uśmiechnie, to od razu jest inaczej. Ja na takie osoby zwracam uwagę. Zresztą sam się dużo uśmiecham, ale zwracam uwagę na osoby, które też dadzą uśmiech. Niewiele potrzeba, że od razu cały rosnę. Wszystko we mnie rośnie. I tak niech będzie dzisiaj z Tobą. Pójdź za tym słowem. Małe ziarenko, a ptaki się na nim będą gnieździły i będzie cieniem dla ludzi tam, gdzie jest słońce. Dobroć Boża przychodzi przez małe rzeczy. Jezus po prostu chodził, głosił, uzdrawiał, modlił się i tak samo nas zaprasza, żebyśmy szli za Nim i dawali dobro. Miejmy to na względzie, żeby nam to towarzyszyło, szczególnie na spotkania z naszymi bliskimi. Błogosławię Wam z całego serca. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ostatni dzień października. Pamiętajcie o różańcu. Możecie się pomodlić z mocnymi w duchu. I zapraszam do posłuchania nowego teledysku Mocnym Duchu. Ślubuję Ci miłość. Niech ta piosenka dalej nas poprowadzi do spotkania z Panem przez prostotę. Do zobaczenia.